Jak powiedział Bartek, dzisiaj... Tłusty czwartek. Masny, tłusty czwartek. Babeczki, słuchajcie, jak wiecie, w piecu nachajcowane, fet rozgrzoty, a jo moim obiecą, że na bezrok sąby na te kreple robią. Przez to chcę się łodwo stukaj dowiedzieć, jak się je przyrychtowywuje. Widzę, że już tu macie ciasto przyrychtowane. Powiecie coś o tym cieście, co, jakie składniki. Jak to długo stoi, bo widzę, że to jest ciasto drożdżowe. Drożdżowe, ja to samo rośnie. Samo rośnie. Jak to jest? Trzeba przoddać mąka, przesiotu. A pszenno, żytnio? Pszenno. Luksusowo 550. 550. A może... Potem trzeba może zrobić taki rozczyn. Zaczyn z drożdży. Mleko. Mleko, trochę cukru, trochę mąki. Te drożdże zostawić do wyrośnięcia. A jak długo to... Jak wyrosną, jest gotowe. No. I potem żółtka utarte z cukrem. Wiele tych żółtek? Na kilo. Na kilo 15. 15 żółtek. Tak. Ale same żółtka, same bez białek. A te byłka to na co się potem wykorzystuje? No to idzie tam na coś inne wykorzystać. Kopy robimy potem. A ja robię, wiecie co z byłtek? Maseczka. Aha, no też idzie. Przez to tak fajnie No dobre, moment. No idziemy. I mleko, szpirytusu trochę. Z dieliszki. Bardzo musi ważne. Musi być. Żeby się piana nie robiła na fecie. Ale ja słyszę, że szpirytus jest po to, żeby te ciasto, te kreple nie wsiąkały. Tak też to też nie prawda. I dość długo wyrobiać. Ciasto odchodzi od ręki. Aha, czyli wtedy już poznać, że jest... Tak, i zostawić do wyrośnięcia. Przykryć ci ręce i zostawić do wyrośnięcia. No, to mamy już te ciasto. To już jest gotowe, to my już możemy kulać. No toż kulamy. Kulumy. A to się po polsku bierze, czy się tak, całe wysypie? Tu stolnica trzeba trochę tak posuć. Mąką posypać, żeby się nie kleiło. Żeby się nie lepiło. No rzeczywiście, od tego garca odchodzi, no. Ale do ręki się przylepiło. Do ręki, no. Ale nic nie szkodzi, po to jest mąka, żeby to się odkleiło. Trzeba wszystko wyszkrobać, żeby nic nie zostało, bo szkoda ciasta. Ciekawe, ile nam tych krepli będzie. A, z kilo wiela tak wychodzi. To zależy, jakie wielkie. Jakie wielkie. Się jakie wielkie. Tak przeszło 30. Ale to jak się upiecze, ja, nie? Ja. I teraz wykrowamy. Wydowamy na taca. One się muszą trochę wyruszać. Posmarowano olejem, żeby się nie kleiło. Albo posypano mąką, nie? No i teraz na tej tacy to jeszcze się musi trochę wyruszać i potem dopiero się piecze. No. To nie ma tak kreple piec, haha. No. Tak. Ale myślę, że jak ona bezrogie upiecza, że się udają, że się uda. I jak będziesz piekł w takich brutwankach, ciekawy Kaś to jeszcze łapnął takie brutwanki, bo teraz to już wszystko w tych. U nas w naszej izbie tradycji je wszystko. Aha, no toż to masz szczęście. Tu. No i nie wiem, idzie zmierzyć ta temperatura tego fetu. Ja? Zmierzymy. Zmierzymy za chwilę. Bo ja teraz ściągnął go trochę z pieca i nie wiem, no, czy... Nie, nie, się poczekamy, bo to się musi jeszcze poruszać. Aha. Nie ma jeszcze. Jeszcze nie. Nie. Nie, ja sobie to wyburzę sam. No. Czyli nie wyjdą za wielki. Na pośrodek blachy. No ale jeszcze nie. Jeszcze nie, bo jeszcze. To się musi tak, aby z pora minut wy... A to wiele muszą rosnąć. No jak się dźwigną. To zależy też od temperatury. Drożdże mamy od naszego piekarza, także powinny być dobre. A od skąd ma?
A, to już nie moje. Ciasto drożdżowe lubi ciepło. Jak jest zima, no, to się nie będzie ruszało. Kobietki patrzą na te krepelki, to będą ręki krepelki, a nie kreple, nie? Takie maluśkie. Słuchajcie, jojda do swojej chłopskiej roboty. Najważniejszą rzecz wiem, jakie są proporcje tych składników wszystkich, co i dali. Przyda pokosztować, co się upiekły. Na pewno będzie to maszketne jak nic na świecie. Tuż życzę Wam, żeby się nam udały, żeby wyrosły, no i żeby dobra, się wszyscy oblizywali. Zaproszamy na skosztowanie. No na razie, a jodrza. No na razie. Babeczki, Wonio w całkiem familoku, nie mogę już strzymać, że jak musiał przyjechać. Obejrzyj, jaki fajny. Obejrzyj, to jest niemożliwe. Tu macie takie plackaty, a one urosły, takie bachaty tak, się zrobiły. No. Słuchajcie, no myślałam, że nafilujecie, ochudną mi. I będziemy jeść. To ja bym już ta pąkawa zrobię. Tak, zrobimy pąkawa i pokosztujemy krep. O, do pieca mechanicznej, ryby, wiesz. Ale piękny kolor, złoty. To jeszcze bardziej ciemne, brunotne, czy nie? Tu już bym musiała te wyciągnąć. A robicie jakoś koszt próba z jednego, ja? Czy się na dół? Możesz coś i zrobić. Ja? No. Ale to musi mi ochłodnąć, bo sobie język poparza. Albo wąs mi się spłoni. No, na razie. Na razie. Kreple już mamy napieczone. Teraz koleżanka pokaże, jak się te kreple filuje, bo suchy krepel to taki jest nie za bardzo. Do worka na biuro marmelada rozczepano i teraz będzie filować te kreple. A potem na... Trzeba każdy jeden do ręki chycić i... Marmelada jest różanna. Teraz kreple mamy już nafilowane i teraz będziemy ich lukrować. Luker jest cukier, puder i cytryna i woda, nie? Jak się... Ja. I pędzelkiem będziemy ich lukrować. Takie kreple możemy posypać skórką pomarańczową albo posypać samym cukrem pudrem. Macie dzieciaki ochoty na pączki? Tak, tak, tak. A
które z was wie, jak się na Górnym Śląsku mówi na korniczki? Kreple. I to macie zapamiętać do końca życia, że u nas na Śląsku na pączki mówi się jak? Nie presle, kreple. Kreple. Macie ochotę na kreple? To proszę się poczęstować. Smacznego.